W Wejherowie na odcinku Gryfa Pomorskiego, Staromuńskiej i Necla kończy się budowa sieci ciepłowniczej realizowana przez OPEC. W okolicy ulicy Staromuńskiej. Natomiast teraz będą trwały prace odtworzeniowe, czyli OPEC odtworzy to, co tam było. I to na pewno nie jest dobra informacja dla mieszkańców, bo pewnie od razu spodziewaliby się, że ruszą roboty drogowe na tej części drogi. Niestety nie. Te roboty drogowe będą działy się dopiero w przyszłym roku. Mowa o budowie ronda u zbiegu ulic Staromuńskiej, Wyczółkowskiego i Obrońców Wybrzeża. Będziemy w tej chwili wykonywać tylko i wyłącznie rondo w ulicy Staromuńskiej i w Wyczółkowskiego, żeby w jakiś sposób rozpocząć te roboty budowlane. Tym niemniej, uprzedzając wszystkie pytania, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest nawierzchnia, jaka jest tam jakość w tej chwili ulicy Staromuńskiej i będziemy silnie pracować nad tym, aby zdobyć jeszcze jakieś środki finansowe, aby móc realizować dalsze części. Budowa ronda to etap wielkiego projektu, czyli modernizacji ulic Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Całość kosztować będzie prawie 11 milionów złotych, z czego blisko 4,5 miliona złotych władze pozyskały z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast 1,8 miliona złotych to koszt, jaki wnosi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z własnych funduszy pokrywa koszty przebudowy sieci ciepłowniczej.